kwietniu na Politechnice Krakowskiej wręczone zostały certyfikaty laureatom konkursu o Złoty Indeks. Gra toczyła się o wysoką stawkę, a mianowicie o dodatkowe punkty, które doliczone zostaną w postępowaniu rekrutacyjnym na wymarzony kierunek studiów na Politechnice. Pan rektor Bogdał w zeszłym roku zaproponował, aby Politechnika Krakowska zorganizowała taki konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej. Konkurs o Złoty Indeks jest konkursem dwuetapowym. Pierwszy etap jest etapem zdalnym. Każdy z konkursowiczów rozwiązuje zadania u siebie, a odpowiedzi przesyła za pośrednictwem internetu. W drugim etapie wszyscy biorący udział w konkursie spotykają się na Politechnice Krakowskiej, aby w pełni samodzielnie zawalczyć o najwyższe laury. Poziom tych, którzy startowali w konkursie, był bardzo wysoki i ci laureaci to naprawdę będą dobrymi nabytkami, oczywiście jeżeli będą chcieli studiować na Politechnice Krakowskiej. Na pewno konkurs pomaga, daje szansę sprawdzenia się, też oswoić się w jakiś sposób ze stresem przed maturą, no i ułatwia, bo teraz jednak do matury będzie inne podejście z takim luzem psychicznym, że zawsze nawet jak coś nie pójdzie, to te punkty dodatkowe pomogą. To też pomaga w przygotowaniu do matury, tak, że ćwiczymy przed tym konkursem, rozwiązujemy to zadanie, potem już mamy dużo łatwiej, już ta chemia jest powtórzona i wiadomo, że to zostaje w głowie, no i potem jest łatwiej na maturze. Jedna rzecz, która mogła młodzież zaskoczyć, mianowicie większość zadań, mimo że były do nich odpowiedzi testowe, to były zadania obliczeniowe. Tego młodzież nie bardzo się podejmuje w szkole i nie bardzo to lubi, ale to na pewno nie było trudne, zwłaszcza że ci najlepsi osiągnęli prawie 100 punktów, czyli prawie 100%. My chcemy kształcić bardzo dobrych studentów, a dobrzy maturzyści dają zdecydowanie większą szansę, że takimi nasi studenci będą. To chodzi o wyłapywanie talentów z zakresu matematyki, chemii właśnie ze szkół średnich, wśród maturzystów, po to, żeby mieć bardzo dobrych studentów. Jeżeli będą dobrzy studenci w każdej grupie, to oni będą grupę podciągać do góry, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji.